Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain. Anatomia karmy. Według wedyzmu karma jest tworzona przez trzy rodzaje działań. Fizyczne, werbalne i mentalne jest również podzielona na dwie kategorie. Sanchita i prarabdha. Sanchita to suma całej karmy zgromadzonej przez duszę w poprzednich życiach. Prarabdha to część sanchiti, która jest przeznaczona do przeżycia w obecnym życiu. Karma prarabdha może być zmieniona przez wolną wolę i świadome działanie człowieka. Karma sanchita może być oczyszczona przez różne praktyki duchowe i energetyczne, takie jak medytacja, yoga, modlitwa czy rytuały. Karma według wedyzmu jest zależna od intencji, motywacji i świadomości człowieka podczas podejmowania działań. Im bardziej człowiek działa zgodnie ze swoją prawdziwą naturą swadharma, tym bardziej tworzy dobrą karmę i zbliża się do wyzwolenia moksha. Dodatkowo nasze myśli, słowa i uczucia wpływają na naszą aurę i przyciągają do nas określone doświadczenia. Nasze działania mentalne mogą być świadome lub nieświadome, pozytywne lub negatywne. Jeśli działamy z miłością, szacunkiem i harmonią, przyciągamy do siebie pozytywy. Jeśli działamy z nienawiścią, lękiem lub egoizmem, przyciągamy cierpienie. Karma może być również generowana przez kontakt z innymi ludźmi lub istotami astralnymi. Niektórzy ludzie są tak zwane wampirami energetycznymi i podczepiają się do naszej aury, aby żywić się naszą energią życiową. Istoty astralne mogą być duchami zmarłych lub negatywnymi bytami stworzonymi przez ludzką świadomość, egregorami. Podczepy astralne mogą wpływać na nasze zdrowie, emocje i myśli. Aby oczyścić się z karmy, musimy uzmysłowić sobie nasze wzorce myślowe i emocjonalne oraz zmienić te, które są destrukcyjne lub ograniczające. Przebaczyć po pierwsze sobie, następnie innym za wszelkie krzywdy i urazy oraz wypuścić je ze swojej aury. Unikać kontaktu z ludźmi lub sytuacjami, które obniżają nasze wibracje lub wywołują w nas negatywne reakcje. Chronić swoją aurę przed niepożądanymi wpływami poprzez stosowanie technik ochronnych, na przykład biała światłość, symbol pentagramu. Regularnie oczyszczać swoją aurę poprzez medytację, modlitwę, afirmacje lub rytuały.